Niestety, niestety. Wczoraj nie było filmu, miał być codziennie, ale pamiętacie. Czasem się nie uda, ale jak to było za czasów szkółki? Dwa nieprzygotowania i tak dalej. Także uznajmy, że może jeszcze raz się nie pojawi film, ale wiecie, jak to też za czasów szkoły. Może zrobię pracę dodatkową, wiecie, dla chętnych i może się pojawi któregoś dnia dwa filmy, tak o. Nie wierzyłbym w to za bardzo, ale jest taka szansa. Także witam serdecznie. Jako, że wczoraj nie było filmu, dzisiaj coś specjalnego, także... Dobra, jestem w gierce, bo trochę czasu minęło od tamtego wstępu jak zwykle, ale to już chyba tradycja. Także gramy sobie Jinx Dark Harvest, kiedyś to chciałem nagrać, ale nigdy nie siadło za bardzo, także spróbujmy dzisiaj. Na ruskim oczywiście Jinx Dark Harvest, wiecie, ona ma zwiększone obrażenia z Q tych rakietek, także grajmy. Z teleportem gram, bo w sumie nie wiedziałem co piknąć za bardzo na tego, na Yasuo. Dobra, napieprzam typa na pałę, nie? Co jest to? Co się dzieje, ty? Kaci, kurde! Jestem pieprzonym gównem w tą grę, no nie wiem. Dobra, lecimy chyba statika na start, bo w sumie nie wiem, Dustblade czy będzie dobry. Dobra, mam teleport od czegoś, tak? Wykorzystajmy go chociaż raz w tej grze. Dobra, spokojnie. Pierwszy dead, nieważna sprawa, nieważne, nieważne. Już tu jesteś, chłopcze? O kurde. Zdechłem. Ja pierdzielę! Ja jeszcze ten go nie zabiję, ty! O kurde, dobra! Ale jestem głupi! O kurde, jak ja źle gram Jinx, chat! Przepraszam za to, ale dobra, early game się nie liczy, wiem, tak jak mówiłem w poprzednim. Idźcie sobie, co przyszli dla clickbaiciku. Teraz prawdziwi widzowie oglądają mój film. O, zatrzymało się w tym? To się chyba zatrzymało w... Zdechłem? O Jezu, co to jest? Nie. Ja pierdzielę, nie! O Jezu. Jak ja bardzo jestem w dupie. Mam reda. O, se idę oddać Yasuo chyba. Ja pierdzielę, nie mów do mnie nawet. Ja zabiłem typa! W kuchni. Ale dobra, zabiłem gościa, rozumiecie? Przynajmniej zabiłem gościa, także statik też będzie prawdopodobnie składany teraz. Dobra, tym razem asysta. Dobra, mam farta, że mam dobry team, ta? Tylko, że co mi to da ostatecznie? Nie wiem. Kurde, nice, man. Ale siadło? O kurde, nie podchodzę blisko. Ja pierdzielę, chyba nie gram nigdy już w LoL'a, Boże! Oho! O kurde ty! Ale kill! LOL, ja zabiłem! Kurde śmieciu! Odsuń się od niego, co ty robisz? Jezus, dobra. Ten też jest taki chłopina. Dobra, nice man. Puszczam. Ale dobra R-ka, o kurde jak siadło. Spieprzam stąd. Bo mnie ten Yasuo tak w dupę wjedzie. On ma 4-7 już. To już ja mam lepsze statystyki. To robię tak, puszczam Erkę na pałę i jel. Tibersona może uderzyć? O, nikogo. Nawet tego ominęła. Nawet tego typa ominęła, Singeda. O Jezus. Dawaj Erkę i tak.
O kurde ty. O Jezus. Dobrze. Ale jestem dobrą Jinx. Boże, rozumiesz? Jinx jest tylko late game i tyle z tego co widzę. Ale nie wiem, nawet mid game. W early ja byłem takim ściekiem, a teraz daję sobie radę. Lol. Ty, dobra, dobra. Ta gierka ma jednak nadzieję na przyszłość. O kurde ty. Piękna sprawa. Już 9-4 ty. Wszystkie moje zbiny zostały wymazane. Ale jest 12-31. Także ten też nie jest najlepsza opcja, nie? Ej, jestem ciekawy, czy na hita zejdzie ta szmaciula. Tylko zobaczymy, czy ona zostanie na topie. Oby została, ale wiecie, różnie to bywa. Ja pierdzielę. Jakie hity w tą typiarę wlazły. Ja ją mam na dwa hity. Jakbym miał to zamiast szaty na kryta i by wlazł ten kryt oczywiście. No to by padł na hita. Champi. Ja pierdzielę, jakie ja hity biję. Co jest, jak to jest możliwe, czat? Powiedz mi ktoś. Jak to jest możliwe, że tak nafidowałem w early? Znaczy nafidowałem bardzo. No nie nafidowałem, no padłem 4 razy, tak? Ale Jezus, jakie ja hity teraz biję. Tak, ja wiem, że ja się podniecam tym, że sobie tam zabiłem kilku typa, ta? Tylko że, no pamiętajcie, ja byłem takim gównem w early, że... No to jest ciekawa sprawa, naprawdę. Jak to jest możliwe, ty? 240 staków, no to nawet nadgoniłem. Mam 10 staków na minutę prawie, więc w sumie spoko. Czy ty nie zabijesz tego typa, Talon, debilu. Jesteś gównem, rozumiesz to? O kurde. O Jezus! O kurde, jak blisko było. Ty, dobrze, moich zabijają. To się chwali. To się chwali, że moich zabijają. Dobra, czekajcie. Ty, ja pierdzielę. O kurde, ta Jinx to jest złota postać. Umarłem. A jeszcze zabiłem szmaciurę, ty. Dobrze. Dobrze mnie zabili. 450 golda. Weźmy to i przejdźmy się na jakiegoś, na jakąś Tristankę, nie? A, ona nie żyje. A Soraka jest... A, Soraka jest pod AD. Dlatego takie gówno i AWK jest. O Jezu. Nie zauważyłem, że to Soraka jest pod AD i jest AWK w ogóle. Kurde, jak słabo. Tak się sztucznie przedłuża gierki właśnie. Ja pierdzielę. O kurde ty, no to było piękne. Znaczy u nich akurat nie jest silna, także mogłem jej zabijać może, ale wysrany w tą. Umarłem. Czemu? Aha. Ja pierdzielę. Ale koniec gry przez to. Dobra, stanę sobie gdzieś tutaj. Mam teraz czas, żeby ich zabić, nie? Ja pierdzielę. No nie wiem, jeżeli Ani to obroni, no to jeszcze nie wygramy, byłoby fajnie. Tak, ja mogę samymi rakietami już napieprzeć. Znaczy wiadomo, mała w sumie różnica. 917, a tym 800. Kurde, raczej bohaterów widać bardziej tą różnicę, nie wiem. Dobra, kanona sobie kupmy za buta. 550 AD, 100% kryta. No, w sumie... Jestem ciekawy, czy teraz zabiłbym Tristanę na hita. Kurde, jestem tylko ciekawy. Po co ty erkujesz, Malphite? To jest nienormalny?
A ty zapę malfę. Ta, ty zapę malfę. Ulala. O ja pierdziele. Ej, przegrałem tą gierkę chyba. Jakie to było w dupę głupie, co ja zrobiłem. Ale poczekaj, nie, Talon tego nie skończy. Nie, nie przegram tej gry, to jest ciekawe, ale... Kurde. Piękne, piękne. Kurde, Tristana na hita jednak nie spadła, co ciekawe. Ale dobra, dostali trochę hajsu za mnie, to wiecie, jeszcze trochę przytrzymają. Dobra, fleszę w tą Tristanę nawet, żeby tylko padła na hita. To była Tristana przed chwilą. Ty, nie padła na hita, co ciekawe. Dużo jej HP nam zostało. Ja pierdzielę, koń. Jakie hity! Nie, ja cię nie chcę właśnie zabić. Nie, właśnie nie. Kurde, musiałem to zrobić. Kurde, szkoda, szkoda, że tak się gierka szybko skończyła. Niestety, bym se pograł tak długo, nie? Fajna gierka bardzo. Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Kurde, ty pieprzony kiju w dupie! Czemu ruscy mają takiego kija w dupie? Powiedz mi ktoś. Ale dobra, tyle. Odczam. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.